Witam. Dziś zrobimy sobie chrupiącego kurczaka w stylu chińskim z sosem słodko-kwaśno-pikantnym. Ale zanim przejdziemy do przepisu, chciałbym pozdrowić moich subskrybentów, a jest już ich ponad 1000. W szczególności chciałbym pozdrowić kanał Pani M, Kuchnia Smakowita. Zapraszam na ten kanał, naprawdę bardzo fajne przepisy tam można znaleźć. Też chciałbym pozdrowić grupę na Facebooku, która dodała mnie jako pierwsza. Jest to Kuchnia z Sercem i Pomysłem. Bardzo fajna grupa, warto tam zajrzeć. A teraz przejdziemy do przepisu. Na początku zrobimy sobie marynatę. Ja mam tu 4 kawałki udce z kurczaka bez kości. Teraz go potnę w mniejsze kawałki. Potnę ze skórą. Kawałki mniej więcej 2 na 2 cm. Teraz do naszej marynaty dodamy pieprzu. Około 1 małą łyżeczkę. Łyżeczki soli. Dwie łyżki sosu sojowego. I jedno żółtko. Teraz to wszystko musimy razem połączyć. Ok, tak przygotowanego kurczaka w tej marynacie wstawiamy na około godzinę do lodówki. A w tym czasie przygotujemy sobie wszystkie składniki na sos. Więc nasz sos będzie składał 4 łyżek cukru. Cukier brązowy. Ja dam takie 3 czubaty i jedną płaską. Do tego dodamy pół łyżki mąki kukurydzianej. Wymieszamy z cukrem. Do tego dodamy 2 łyżki octu winnego. Następnie 3 łyżki sosu sojowego. I 3 łyżki zimnej wody. Możemy odstawić. Wyciągam mojego kurczaka z lodówki. Teraz naszego kurczaka będziemy panierowali w mące. Do tego celu dodaję 4 łyżki mąki kukurydzianej. Cztery łyżki normalnej pszennej mąki.
Teraz do naszej mąki dodajemy kurczaka, uprzednio zamarynowanego. Otaczamy go dokładnie. Można pudełko zamknąć. Wtedy na pewno będzie dobrze otoczony. Z kurczaka zrzucamy resztę mąki, tęczerą można użyć sitka. Tak ślicznie wyglądają nasze kurczaki obtoczone w mące. Zaraz będziemy je podrzucać na głęboki olej. I na rozgrzany olej wrzucamy naszego kurczaka. Jeszcze chwileczkę będę smażył. Wyciągnę sobie chwileczkę, odpocznie 5-10 minut i jeszcze raz będę smażył na głębokim oleju, żeby był super chrupiący. Teraz wyciągam. I za 5 minut z powrotem wrzucę na głęboki olej. Minęło jakieś 5 minut. Kurczaka wrzucam powrotem. W międzyczasie dokończymy nasz sos. Patelnię dodaję trochę oliwy. Dodam ostre papryczki piri piri. Można pokroić na mniejsze kawałki, ja wrzucam duże. Dodam jeszcze imbir i czosnek. Sprawdzam kurczaka. Jeszcze chwilę. Chwilę podsmażamy, ale tak, żeby nie spalił nam się czosnek, ani imbir. Teraz dodaję naszą miksturę, przygotowaną wcześniej, do sosu. I redukuję. W międzyczasie wyciągam kurczaka. Proponuję kurczaka wyciągać na takie sitko. Lepsze jest to niż papier kuchenny, ręczniki kuchenne.
sos już nam się pięknie zredukował. Jeszcze chwileczkę. Teraz dodaję do tego sosu naszego kurczaka. Włączam grzanie. Zobaczymy naszego kurczaka bardzo dokładnie. Bardzo nasz kurczak jest gotowy. Tak oto wygląda nasz kurczak w sosie słodko-pikantno-kwaśnym. Posypuję go na koniec sezamem. Bardzo polecam, bardzo smaczny. Jak ktoś lubi te chińskie klimaty, jak najbardziej polecam. A jeszcze raz chciałbym pozdrowić panią M i Kuchnię Smakowitą. I oczywiście grupę na Facebooku Kuchnia z Sercem i Pomysłem. Zapraszam na następny filmik. Pozdrawiam.